Witam, witam z tej strony Naumen, a to jest proszek do prania marki Naumen. Musisz mieć ten proszek w rzeczywistości, on nawet nie istnieje, to tylko piksele, ale ty musisz go mieć. Daj mi twoje pieniądze nie dlatego, że potrzebujesz ten proszek, dlatego, że ja tak kurwa mówię. Że ja tak kurwa mówię. Kurwa, muszę mieć ten proszek. Reklamy, mass media, które powoli mielą mózgi potencjalnych oglądaczy. Telewizory robią z głowy jajo, panowie. Wprawdzie nie oglądałem telewizji od jakichś 3 lat, więc przez jakąś godzinę musiałem przeanalizować to, co się dzieje w magicznym pudełeczku. Zauważyłem pewną zależność. Reklamy można podzielić na kilka rodzajów. Reklamy środków czystości, w których włamuje się do naszego domu jakiś debil i wciska nam produkt prosto w twarz. Dzień dobry, kup ten proszek, to jest najlepszy proszek, pierdol ten, co reklamowali przed chwilą, bo to jest najlepszy proszek. Dobrze. Dzień dobry, kup ten proszek. Reklamy past do zębów, ewentualnie leków, w których jakaś specjalistka wypowiada się na temat danego produktu. Dlaczego uważa pani, że ta pasta jest lepsza od innych, pani doktor? Tak. Reklamy kierowane do dzieci albo młodzieży, dosłownie kilkusekundowy atak epilepsji, absurdu i przerażających maskotek. Reklamy ubezpieczeniowe tudzież bankowe, gdzie ładna pani bądź przystojny mężczyzna reklamuje, jakie to kurwa zajebiste oprocentowanie mają, gdzie nigdzie indziej na świecie takiego nie ma. Kończąc reklamę szyderczym uśmiechem Monalizy. Wysłannicy diabła, którzy pragną twojej duszy w formie podpisu na papierze. Reklamy tabletek. Jesteś gruby, weź te tabletki. Jesteś chudy, weź te tabletki na sranie, na potencję, na ból ręki, na ból nogi, na ból dupy, na pocenie, na rośnięcie, na głupienie. Kurwa, to ja poproszę tabletki na znalezienie pracy. Reklamy absurdalne. Oglądasz, nie masz pojęcia, co się stało, co było reklamowane, a czujesz nagły spadek ilorazu inteligencji. Reklamy kosmetyków. Przeważnie ładna i zadbana młoda dziewczyna patrzy w lustro i nie wierzy, bo tam kurwa coś na twarzy wyskoczyło i w ogóle taka gruba, że żaden facet nie będzie jej chciał. Kurzajki, pryszcze, żylaki, celulit, ciąża, moje życie jest takie straszne. Paradoks takich reklam przeważnie polega na tym, co powiedziałem na początku. Ładna i zadbana młoda dziewczyna, która nie ma nawet najmniejszego zadrapania, wpiera sobie jakąś niedoskonałość. Przykre. Reklamy jedzenia i napojów. Przeważnie mamy model idealnej rodziny i każdy przez 24 na dobę szczerzy mordę. Wnętrze domu wystrojone, wysprzątane. Mężczyzna wraca o dziwo szczęśliwy z dobrze płatnej pracy, zawsze w garniturze, bo przecież każdy Polak pracuje w dużej firmie, gdzie kurwa przez 8 godzin siedzi przy komputerze i tak zajebiście rozwija ekonomię. Po czym szef każdego dnia przyznaje mu premię. Kobieta siedzi w kuchni i robi obiad dla swojego kochanego męża. Dzieci mają ADHD i biegają jak pojebane. Zupełnie jak w każdej szczęśliwej rodzinie. Reklamy to idealny sposób na zarabianie oraz źródło utrzymania stacji radiowych, kanałów telewizyjnych czy też serwisów internetowych. Nie zmienia to faktu, iż robią papkę z mózgu, ogłupiają ludzi i o dziwo dobrze im to wychodzi. Myślę, że jako ludzie jesteśmy na tyle świadomi, spokojnie, to tylko hipoteza, na tyle świadomi, co chcemy zakupić, a gdy nie wiemy, to pytamy. To tylko teoria. Pytamy naszych znajomych, czy polecają dany produkt. Widzicie tego kolesia? Zupełnie. Zupełnie go nie znam. Ten proszek jest zajebisty. W ostateczności dany produkt kupujemy i stwierdzamy, czy jest dobry, czy zły na własną rękę. Najważniejsza powinna być twoja głowa.